Sosnowiec Fan Festival to tegoroczna nazwa Dni Miasta. Od 9 do 11 czerwca na terenie ArcelorMittal Parku towarzyszyła wspaniała muzyka oraz niezliczona ilość atrakcji. W tym roku Święto Miasta, czyli Dni Sosnowca, to Sosnowiec Fan Festival. Spotykamy się w nowej miejscówce, ArcelorMittal Park, a zatem w otoczeniu hali, stadionu i lodowiska zaprosiliśmy artystów z najwyższej półki. Piątek to był taki alternatywny początek całego wydarzenia. Tam mieliśmy oczywiście Anieli, tam była Sarsa, potem pojawiła się Natalia Przybysz, Brodka i Kasia Nosowska. To był ten Le Grande Finale. Teraz za moimi plecami Red Lips, a zatem to oznacza, że jesteśmy w drugim dniu. Potem Oskar Cyms i Kaja jako gwiazda wieczoru. Natomiast niedziela to będzie, że tak powiem, miłe, radosne, pełne endorfin lądowanie przed poniedziałkiem. Na Dzień Dobry Natalka Schroeder, następnie Zako Power Kombi, no i Mrozu. Nie mogło go zabraknąć, jeżeli gościu kasuje praktycznie wszystkie statuetki na Fryderykach, to wiadomo było, że musi pojawić się u nas w finałowym dniu. Frekwencja piątkowa była trudna ze względu na warunki pogodowe i tego chyba nikt nie przeskoczy. Każdy, kto w województwie śląskim tego dnia wyszedł na dwór pechowo, to był cały mokry. No ale już na Brodkę i na Kasię Nosowską mieliśmy praktycznie komplet w naszej strefie, a strefa wygrodzona to prawie 5000 osób. Także frekwencyjnie in plus spodziewamy się rekordu frekwencji w tym roku i liczymy, że to miejsce przypadnie wszystkim do gustu, bo pamiętajmy, że Sosnowiec Fan Festival to nie tylko oczywiście strefa przed sceną, ale także cały stadion, gdzie Trybuna C jest dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą odpocząć, posłuchać muzyki, posiedzieć. Do tego dwie olbrzymie strefy gastro i wesołe miasteczko. Także frekwencyjnie już na pewno jesteśmy dużo lepsi niż w minionych latach. Tak. Bardzo ładnie, nowe obiekty, bardzo miło. Bardzo pięknie, wreszcie doczekaliśmy się stadionu prawdziwego, także brawo. Miejsce jest dobre, myślę, że w sam raz nawet. To jest taki centrum Sosnowca, znaczy się środek. Tak myślę, że bardzo fajnie. Młodzi koszykarze i koszykarki miały niepowtarzalną okazję, by wziąć udział w Marcin Gordat Camp, czyli spotkaniu i treningu wraz z byłym zawodnikiem w NBA, Marcinem Gordatem. Marcin co roku poświęca swoje wakacje, swój bezcenny wolny czas na spotkania z najmłodszymi, by samemu pomóc i wskazać właściwy kierunek rozwoju. Zaczęłam na kampie Gordata i tak się okazało, że wygrałam, byłam MVP i jako nagroda był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, więc wyjechałam, zobaczyłam, jak to wszystko wygląda, mecz NBA, szatnie, jak to się nazywa, cała ta Ameryka, więc ja już wcześniej w koszykówkę grałam i byłam bardzo podekscytowana tym wszystkim, no i jako cel sobie wyznaczyłam, żeby zdobyć się do szkoły w Stanach, no i tak się stało, że wyjechałam do pierwszej klasy liceum w Stanach po ciężkiej pracy, w końcu zostałam zauważona też w Stanach. No i wyjechałam tam do liceum i już tak jestem. Teraz studiuję w Kansas na uniwersytecie i cały czas gram w koszykówkę. Teraz dokończę szkołę, studiuję na psychologii w University of St. Mary i tam też gram w koszykówkę, więc na razie najbliższe 3 lata na pewno dokończenie studiów tam. Super, naprawdę super. Zawsze widziałam w telewizji, zawsze chciałam, żeby dziecko brało udział, a tu na Przymieście, także rewelacja. Super. Tym bardziej, że tam tą przygodę z koszykówką dopiero zaczyna, więc jak mu wytłumaczyłam kto, więc no mama, 10 minut byliśmy gotowi, żeby wyjść z domu. Także super, naprawdę, polecam wszystkim. To już pomysł zrodził się wiele, wiele lat temu, jeszcze za czasów, kiedy grałem w NBA. Ten pomysł przetrwał już naprawdę wiele, wiele lat i dzisiaj kampy stały się flagową inicjatywą koszykarską w naszym kraju. Mają swoją markę, mają swoją popularność. Na kampy nie trzeba reklamować, kampy same się zapełniają. Młodzież na kampy przychodzi naprawdę setkami, nie dziesiątkami, a setkami. I cieszymy się, że no te kampy dalej żyją, że tak powiem, swoim życiem. My się z tego cieszymy, sprawia nam to dużo przyjemności. Każdy ten, który tutaj przyjeżdża, robi to z przyjemności i mam nadzieję, że to potrwa jeszcze wiele lat. Znaleźliśmy już dwie fajne dziewczynki z Sosnowca. Jest to dopiero początek kampu, dlatego mamy jeszcze czas, ale przede wszystkim fantastyczne warunki, fantastyczna arena, klimatyzowana. Biorąc pod uwagę rozstawienie trybun, biorąc pod uwagę tutaj parkiet, wszystko jest bardzo, bardzo blisko, że tak powiem, co sprawia automatycznie, że kibice mogą się czuć, jakby byli na parkiecie. Dzieci mają przyjemność z tego, że rodzice też są niedaleko i są, że tak powiem, obok siebie. Tego typu areny, tego typu obiekty mają największe szanse powodzenia przy takich inicjatywach jak nasz kamp.
No gdybyśmy tutaj mieli arenę 10 tysięcy ludzi, to ci rodzice by zginęli na tej arenie. Dlatego fantastyczne miejsce. My dziękujemy Sosnowcowi za zaproszenie, bo to jest na pewno pierwszy raz nasz i miejmy nadzieję, że nie ostatni. Ja generalnie kamp obserwuję już od 10 lat? 10 lat. No widzę, że dzieciaki fajnie sobie tutaj radzą. Chociaż apel dla rodziców. Więcej WF-ów tym dzieciakom, bo 10 lat temu te dzieci troszeczkę inaczej wyglądały. Każde dziecko potrafiło zrobić skłon, przewrót w tył, w przód. Te dzieci bardzo słabo się poruszają, naprawdę. Bardzo mi się podoba, jestem zachwycona. Córka bardzo się interesuje koszykówką i w sumie spełnia swoje marzenie tutaj dzisiaj. No mam nadzieję, że będzie czerpała jak najwięcej z tego doświadczenia i że uda jej się też po prostu dalej spełniać te marzenia koszykarskie. Także trzymam za nią mocno kciuki, jestem cała podekscytowana, bo sama nigdy nie miałam możliwości spotkać jakiegoś swojego idola tak blisko jak ona dzisiaj. Wręcz może potrenować z kimś, kogo podziwia, więc emocje trzymają nie tylko dziecko, ale też mamy. Więc fantastyczna impreza i bardzo fajnie też, że pan Gortat po prostu próbuje ten sport wśród dzieciaków propagować, bo to myślę, że jest bardzo ważne i myślę, że wielu tutaj wspaniałych koszykarzy wyrośnie z tego grona, które będzie się bawiło tak w Sosnowcu, jak i na wszystkich pozostałych kampach. Także rewelacja. Przygotowania zaczynamy zawsze po końcu tej edycji, zaczynamy na następną, więc mamy na tyle duże doświadczenie, więc to wszystko jakoś tam sprawnie idzie. Natomiast przygotowanie jest duże przedsięwzięcie. Pomimo tego, że zdobyliśmy doświadczenie przez wiele lat pracy z Marcinem, to jednak musimy gdzieś tam się skupić, skoncentrować. Głównie jest to, musimy wybrać miasta, które jakby w tym roku będą startować. Następnie przychodzimy do całej organizacji, jeżeli chodzi o trenerów. Musimy ściągnąć fajną kadrę trenerską, która gdzieś tym dzieciakom, młodym adeptom koszykówki zaszczepi trochę sportu. I to jest wszystko początkowe. Wczoraj byliśmy w Sosnowcu, już wczoraj rozstawiliśmy sprzęt, przygotowaliśmy się do kampu, więc trudno mi powiedzieć o wszystkim, bo tak naprawdę u nas tak to automatycznie wychodzi, że już każdy ma swoje zadania i to jest tak sprawnie idzie, że jakby jako organizator główny i robiący to od 10 lat, muszę powiedzieć, że nawet chyba w krokach nie byłem w stanie tego rozpisać teraz wam. Ja jestem zaskoczony, ponieważ na Śląsku bywaliśmy już wcześniej, chociażby w zeszłym roku w Chorzowie, ale tutaj naprawdę jest takie koszykarskie jakby zagłębie, bo mnóstwo dzieciaków uprawia sport. Mieliśmy zgłoszeń blisko 400 na kampie, który ma tylko 130 miejsc, więc to nie było tak łatwo, żeby tę selekcję przejść. I myślę, że to jest takie miasto z potencjałem, że będziemy tutaj wracać, ponieważ widzimy to zainteresowanie. Przede wszystkim jest piękny obiekt. To też Marcin zauważył na samym początku, że takich fajnych obiektów jest bardzo mało w tym kraju. Jeżeli mamy możliwość w takiej pięknej tutaj hali trenować w Sosnowcu, to trzeba to po prostu wracać. Zobaczymy, jak jeszcze emocje wśród dzieciaków, jak sportowo, bo dopiero za nami rozgrzewka, więc zobaczymy, jak sobie poradzą dalej. Ale na pewno wierzymy tej MVP, tego, który wygra ten wyjazd do Stanów, więc mamy nadzieję, że to będzie mieszkaniec Sosnowca. 10 czerwca to ważna data dla mieszkańców Sosnowca. Oficjalnie został otwarty nowy stadion zimowy Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Tego samego dnia towarzyszyło pierwsze sportowe wydarzenie. Mecz charytatywny między hokejową reprezentacją artystów, a dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi. Otwieramy stadion zimowy. Otwieramy go niesamowitym wydarzeniem, ponieważ meczem charytatywnym artystów polskich kontra dziennikarze RMF-u, dziennikarze TVN24. Dwie drużyny, które zawierają w sobie wielkoformatowych zawodników, rzekłabym, którzy na co dzień trudnią się różnymi zawodami i którzy są rozpoznawalni przede wszystkim. A ci ludzie o wspaniałym sercu realizują przedsięwzięcie na rzecz naszego małego sosnowieckiego mieszkańca, 3-letniego Adasia, który od urodzenia boryka się z wadą kończyn górnych, potrzebuje uzbierać dosyć sporą kwotę 340 tysięcy złotych na operację. No i właśnie my tutaj wszyscy, jak jeden dzisiaj, kupiliśmy bilety po to właśnie, żeby cały dochód ze sprzedaży biletów przeznaczyć na operację małego Adasia. Grają artyści, mieszkańcy kibicują, grupy artystyczne w przerwie tutaj wykonują przepiękne akrobacje na lodzie. Jest dużo śmiechu, radości. Wszyscy mamy otwarte serca i myślę, że to jest piękne otwarcie tego już trzeciego obiektu, który wchodzi w skład ArcelorMittal Park. Dzieje się to też w niezwykłym momencie, dlatego że dokładnie 4 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie dwóch pierwszych naszych obiektów stadionu piłkarskiego i hali sportowej, udaje nam się otworzyć stadion zimowy. Dla nas ogromne przeżycie.
fajne, bardzo fajne. Trochę zabawy, trochę wesoło jest, no, no fajnie. W ogóle lodowisko robi wrażenie, no i a najbardziej to wrażenie to robi Telebim po prostu, Telebim. Ale to jest szczytny cel dla dziecka i bardzo fajnie, że takie coś zorganizowali tutaj w Sosnowcu. Mam nadzieję, że Zagłębie Sosnowiec wróci do dawnej łaski i będzie najlepszą drużyną w Polsce hokejową. Bardzo fajny był. Świetny występ. Tak, bardzo mi się podobało. Dziękujemy za miłe spędzone chwile, nie? Mogliśmy spędzić rodzinnie. Pozdrawiamy. Inwestycja na ogromną skalę, która wyniesie prawie 41 milionów złotych. Mowa oczywiście o wiadukcie nad torami PKP przy ulicy Wojska Polskiego. W ramach przebudowy w miejsce obecnego obiektu pojawi się nowy stalowy wiadukt, osobno dla części drogowej i tramwajowej z miejscem na dwa tory. Będzie także miejsce na chodnik oraz brakujący fragment drogi rowerowej. To jest jedna z najważniejszych dla nas inwestycji, mowa o wiadukcie Wojska Polskiego. Stara konstrukcja już zniknęła i wykonawca właśnie przywiózł na miejsce palownicę, takie urządzenie, które będzie w ziemię wbijało kolumny, które będą podporami pod posadowienie nowego obiektu. Po każdej ze stron będzie ich 36, także ta palownica będzie miała co robić w najbliższych tygodniach. Jak już te przyczółki będą zbudowane, to przyjedzie konstrukcja. To jest konstrukcja metalowa, będzie na miejscu składana. Ona już jest praktycznie wyprodukowana w przyszłym miesiącu. Już będzie wszystko gotowe, a my w przyszłym tygodniu jedziemy ją do wykonawcy obejrzeć. Także to będzie też bardzo ciekawy moment, gdy to wszystko tutaj na miejscu będzie składane. Jestem ciekaw, jaką techniką, czy to będzie nitowane, czy spawane. No, zobaczymy. Także jesteśmy zadowoleni z tempa pracy wykonawcy, no i liczymy na to, że ten koniec wakacji to już będzie ten czas, kiedy tą nową konstrukcję przynajmniej w pewnym zakresie będziemy mogli już obserwować.